Rzecz o innowacjach podcast. Rozmawiamy o przyszłości nauki i wynikach prac B plus R. Zapraszamy na stronę rzeczo.pl. Przyszłość należy do nas. Wejdź z nami w świat podcastu i innowacji. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, Sebastian Wach, kłaniam się, czas na kolejny podcast, na który oczywiście zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Moim gościem jest pani profesor Urszula Narkiewicz. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry. Będziemy sobie rozmawiać o projekcie PhotoRed. Zapytam na początek pani profesor, jaka była tak naprawdę geneza, początki tego projektu? Ten projekt stanowi kontynuację naszego poprzedniego projektu polsko-norweskiego, który realizowaliśmy w latach 2014-2017. Tamten projekt realizowaliśmy w konsorcjum z trzema partnerami z Norwegii, z Uniwersytetem Południowo-Wschodniej Norwegii i z dwoma oddziałami Sintefu. Sintef to jest największa instytucja badawcza w Norwegii. I te oddziały, z którymi współpracowaliśmy, to był Sintef Industry, przemysł i druga jednostka Sintef Ocean, zajmująca się właśnie oddziaływaniem na środowisko. Z tymi trzema partnerami współpraca nam się układała bardzo dobrze w ramach poprzedniego projektu, a ten poprzedni projekt dotyczył materiałów, które umożliwiają sorpcję dwutlenku węgla z gazów odlotowych, czyli wychwytujemy dwutlenek węgla na materiałach stałych. Jak Państwo wiedzą, mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, z różnymi niekorzystnymi zjawiskami, które huraganami, burzami, suszami i tak dalej, których jednym z powodów są gazy cieplarniane, emisja gazów cieplarnianych, takich gazów, które się gromadzą w górnej części atmosfery i działają jak dach szklarni niestety. Do tych gazów należy dwutlenek węgla i też Państwo się doskonale orientują, że staramy się ograniczać emisję dwutlenku węgla, że płacimy kary umowne i tak dalej. Mhm. Tak więc wychwytywanie dwutlenku węgla, jego adsorpcja jest ważnym zagadnieniem, nad którym się pracuje na całym świecie i temu był poświęcony nasz poprzedni projekt. Opracowaliśmy materiały, które w wysokim stopniu, z dobrą wydajnością są zdolne do adsorpcji dwutlenku węgla. No ale potem, kiedy ogłoszono ponowny konkurs na projekty polsko-norweskie, pomyśleliśmy, że trzeba by pójść krok dalej, bo nie wystarczy wychwytywanie dwutlenku węgla, trzeba coś z nim zrobić. Są na to różne pomysły, magazynowanie w wyeksploatowanych kopalniach, czy też pod dnem morza. Natomiast my jesteśmy zwolennikami przerabiania dwutlenku węgla do różnych użytecznych produktów. I dlatego zgłosiliśmy ponownie taki wniosek projektowy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach tego programu Badania Stosowane właśnie w kolejnym konkursie programów polsko-norweskim i z tym samym konsorcjum, z tymi samymi partnerami z Norwegii, ponieważ poprzednio współpraca z nimi się układała bardzo dobrze. A czy można powiedzieć pani profesor odnośnie tego poprzedniego i tego projektu o takiej polsko-norweskiej przyjaźni właśnie w ramach projektu? Myślę, że można. Nasi partnerzy nie tylko, że pod względem profesjonalnym, naukowym się sprawdzili, ale bardzo byli tacy kontaktowi, chętnie przyjeżdżali do Polski. Przyjechali od razu na pierwsze spotkanie organizowane w Warszawie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na taki kick-off meeting, na którym pokazali się przeważnie partnerzy z Polski.
Polski. Tych norweskich było bardzo mało, a nasi przyjechali wszyscy trzej. Potem chętnie przyjeżdżali do Szczecina na sympozja, które organizowaliśmy, na konferencję. My z kolei pojechaliśmy do Norwegii na taką tematyczną konferencję u nich organizowaną. Przyjechali do nas na inną konferencję w Krakowie. Także tak, już jesteśmy zaprzyjaźnieni. Poza tym w Szczecinie mamy taką tradycję przyjaźni z krajami skandynawskimi, mm-hmm. no bo w końcu tylko Bałtyk nas dzieli. I co roku są organizowane w maju dni polsko-skandynawskie. I przy okazji kolejnych dni chcielibyśmy nasz projekt też zaprezentować. Natomiast w ramach tego poprzedniego projektu zaprosiliśmy do Szczecina, korzystając z bytności, zaprosiliśmy do siebie na uczelnię, korzystając z bytności w Szczecinie pana ambasadora Norwegii ówczesnego i spędził z nami miłe parę godzin. Pokazaliśmy mu nasze laboratoria, opowiedzieliśmy, jak realizacja projektu przebiega i bardzo dobrze tą wizytę też wspominamy. Mm-hmm. To, o czym pani profesor powiedziała kilka minut temu, że tą tematyką wychwytywania i przerobu dwutlenku węgla zajmują się liczne grupy badawcze na całym świecie, prawda? Tak jest. Konkurencja jest bardzo duża, no ale to też motywuje do pracy. Mm-hmm. A jak tak naprawdę, to jest może filozoficzne pytanie, jak gdzieś nie doprowadzić w przyszłości do tego ocieplenia klimatu, bo jakby nieubłaganie do tego prowadzimy, czy prowadzi atmosfera, prawda? Tak jest. Poza oszczędzaniem energii, poza takim proekologicznym zachowaniem się na co dzień, powinniśmy właśnie między innymi ten emitowany dwutlenek węgla wychwytywać i wykorzystywać. Najlepiej, gdybyśmy go znowu przerobili do innych produktów nam potrzebnych, takich jak metan, takich jak metanol, alkohol, wodór choćby, tak? Paliwo przyszłości. Także w tym kierunku należałoby iść, ale jest problem taki, że cząsteczka tego związku, dwutlenku węgla, jest niestety bardzo trwała, tak? Bardzo trudno ją rozbić, bardzo trudno ją zmusić do przereagowania. Także potrzebne jest dostarczenie energii, jest jak gdyby zamknięte koło, tak? Chcemy zmniejszyć zużycie energii, jednocześnie realizując proces, który ma duże wymagania energetyczne, duże zapotrzebowanie na energię. I my w swoim projekcie chcemy zastosować energię świetlną. Na początek ultrafiolet, promieniowanie z zakresu ultrafioletu, ale potem przez modyfikację może wystarczyłoby promieniowanie słoneczne. Także byłaby to w miarę tania energia, taką mamy nadzieję. Na razie stosujemy lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe, jako to źródło energii właśnie. Tutaj usłyszałem o wodorze od pani profesor. Tak, pozwolę sobie zapytać, bo to też mnie nie ciekawi. Już gdzieś tam kilku naukowców o to pytałem. Czy to będzie pani zdaniem paliwo przyszłości? Na pewno. Wodór powinien być paliwem przyszłości, dlatego że produktem jego spalania jest tylko woda. Mm-hmm. Tak? Także dokładnie. Jest to bardzo, bardzo ekologiczne paliwo. No niestety są problemy z przechowywaniem wodoru, z magazynowaniem, z transportem, ale to już się dzisiaj robi, prawda? Już mamy pojazdy na wodór. I tak, myślę, że to będzie paliwo przyszłości. Mm-hmm. Jedną z lepiej. Czyli tutaj celem badań tego projektu jest opracowanie materiałów umożliwiających przerób wychwytywanego dwutlenku węgla do użytecznych produktów, tak? I w tym celu państwo zaproponowaliście rozwiązanie polegające na fotokatalitycznej i fotoelektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla, tak? Tak jest, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, przy czym my po polskiej stronie zajmujemy się syntezą takich materiałów, takich fotokatalizatorów, ich charakteryzowaniem i prowadzeniem tego właśnie procesu fotochemicznego
Natomiast nasz kolega z Uniwersytetu w Norwegii prowadzi te same badania w instalacji fotoelektrochemicznej, czyli stosuje zarówno energię świetlną, jak i elektryczną. Kolejny Norweg zajmuje się projektowaniem reaktorów, jest to specjalista od reaktorów z Synthes Industry i jego zadaniem będzie powiększenie skali reaktorów, tych naszych małych laboratoryjnych do również laboratoryjnych, ale nieco większych. Z kolei trzeci nasz partner z Norwegii, Trondheim, z tego oddziału oceanicznego Synthesu, jest ekspertem od oddziaływania na środowisko i on jest naszym takim stróżem pilnującym, żeby nasze materiały nie miały negatywnego wpływu na środowisko, tak? Żebyśmy byli przyjaźni dla środowiska. Mhm. Także bada nasze próbki pod tym kątem. No to jest też właśnie gdzieś, powiedziałbym, bardzo modne w tych czasach, ta przyjaźń dla środowiska, no bo wiemy, w jakim to kierunku niestety zmierza, prawda? Tak jest. Nasz kolega bada wpływ tych materiałów na przykład na ryby, także w zbiorniku ma określony gatunek ryb, wsypuje te proszki, które my produkujemy, no i potem patrzy, co się dzieje. Mhm. O też świetne jest to, że informowanie o wynikach projektu jest kierowane jakby nie tylko do naukowców, jakby specjalizujących się w temacie, tylko do dwóch grup odbiorców, czyli naukowców i tak samo do społeczeństwa. Oczywiście, w końcu jesteśmy utrzymywani przez społeczeństwo, tak? To społeczeństwo płaci podatki i ma prawo do informacji, na co te pieniądze są wydawane. Czym się naukowcy zajmują? Mhm. O, czyli tak naprawdę takie gdzieś wywiady, jak teraz tutaj przeprowadzam z panią profesor, to jest właśnie to informowanie o wynikach projektu dla społeczeństwa, bo nie chodzi chyba tylko o to, żeby gdzieś tam chwalić się w czasopismach naukowych, ale też w takich, powiedziałbym, mediach popularno-naukowych, prawda? Tak jest, taka powinna być droga i oczywiście my musimy publikować w czasopismach fachowych, branżowych, swoich tematycznych, bo z tego jesteśmy rozliczani, tak, jako pracownicy uczelni. Natomiast staramy się też popularyzować tę wiedzę. No teraz pandemia nam trochę zaszkodziła, ale w ramach poprzedniego projektu to właśnie nasi studenci, doktoranci biorący udział w projekcie chodzili na przykład do szkół podstawowych, do szkół średnich i opowiadali, o co chodzi właśnie, dlaczego musimy oszczędzać energię, dlaczego gazy cieplarniane powodują takie katastroficzne skutki dla klimatu i tak dalej. Mm-hmm. No też zapytam panią profesor o właśnie Forum Inteligentnego Rozwoju, bo chyba też no, trzeba się tymi projektami właśnie chwalić, bo gdzieś my jako Centrum Inteligentnego Rozwoju właśnie doceniamy naukowców u progu badań. Nie, że gdzieś tam już jest ten etap wdrożeniowy, ale gdzieś odkrywamy to, co niewidzialne i staramy się właśnie chwalić tymi naukowcami, którzy chcą się dzielić tym ze społeczeństwem. Tak jest, chętnie weźmiemy udział w forum, będziemy się chwalić, opowiemy, co robimy w ramach projektu, natomiast żeby opowiedzieć o rezultatach, to musimy się umówić za jakieś 2 lata, bo dopiero zaczęliśmy projekt realizować we wrześniu ubiegłego roku. Także jesteśmy jeszcze na początkowym etapie. Bo to, o czym mówimy, to jest jakby kontynuacja poprzedniego projektu. Ja zapytam panią profesor, jakich tutaj wyników możemy się za te 2 lata spodziewać i z czego pani profesor będzie ukontentowana najbardziej? No, postawiliśmy sobie w projekcie określone zadania, jaką wydajność chcemy osiągnąć konkretnie i będę bardzo zadowolona, jeżeli wymyślimy takie materiały, które sprostają tym wymaganiom, które będą właśnie w określonym stopniu zdolne do transformacji dwutlenku węgla do użytecznych produktów i jeżeli to będą materiały nowe, tak? Nowe w sensie, że nikt ich jeszcze dokładnie takich nie stosował.
Mhm. Wtedy byśmy się bardzo cieszyli, bo wtedy możemy też to opatentować. No właśnie, ale pewnie znając naukowców, pewnie pani profesor ma już w głowie jakby kolejne plany i pomysły po tych 2 latach. A tak, tak, tak. Mamy kolejne, mamy zresztą plan badań, tak? Co po kolei chcemy badać, jakie materiały, jakie dodatki, jakie modyfikatory, jak zmieniać warunki. Oczywiście, że tak, mamy plan działania. Ale jak to w obszarze badań, te plany muszą być elastyczne, tak? To nie jest tak, że na sztywno wiemy, co będziemy do końca projektu robić, tylko w zależności od bieżących wyników te plany musimy uaktualniać. Mhm. No i też zapytam jakby na koniec, bo to też pewnie jest ciekawe dla odbiorców, słuchaczy tego podcastu, o zainteresowania pani profesor. Dlaczego właśnie to technologia chemiczna, nieorganiczna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, kataliza? Jaka była geneza tych zainteresowań? Jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło od samego początku, to już było bardzo dawno, po ukończeniu studiów właśnie z taką specjalnością, technologia chemiczna, nieorganiczna. Zajmowałam się katalizą w ramach doktoratu i w ramach habilitacji, dlatego że jest to bardzo ważny obszar, tak pod względem badawczym, jak i pod względem aplikacyjnym. Wystarczy powiedzieć, że 90% wszystkich procesów, jakie są realizowane w przemyśle chemicznym, odbywa się z udziałem katalizatorów, tak? Czyli bez katalizatorów praktycznie przemysł chemiczny nie istnieje. Więc jest to bardzo ciekawy obszar. I do rozwoju katalizy przyczynił się też ten boom na nanotechnologię, z którym mieliśmy do czynienia na przełomie wieków. Czyli wykorzystanie nanomateriałów w katalizie, to też mnie bardzo zainteresowało. I no i właśnie kontynuowałam prace badawcze w tym kierunku, tak? Zastosowanie nanomateriałów w katalizie, w procesach adsorpcyjnych. To jest ten obszar badań, który mnie najbardziej interesuje od początku mojej działalności badawczej. I to wszystko sprowadziło się do jednego, do tego, że tutaj możemy rozmawiać, że pani profesor wraz z zespołem realizuje różne projekty i ma pomysły na kolejne projekty. Mam taką nadzieję, tak. Zespół jest bardzo ambitny, kreatywny i na pewno będziemy jeszcze inne projekty realizować. To ja zapytam pani profesor na koniec, czego życzyć a propos tego projektu, bo zostały te 2 lata, o czym jakby mówiliśmy, więc na pewno trzeba tutaj życzyć tego, aby wszystko się ułożyło. I moje drugie pytanie tak ogólnie i też troszkę zakończę filozoficznie. Czego życzyć dla środowiska? Dla nas. A tak, jeżeli chodzi o życzenia indywidualne, projektowe, to proszę nam życzyć wysokich wydajności, żeby nasze fotokatalizatory w wysokim stopniu przerabiały dwutlenek węgla do tych użytecznych produktów, o które mówiliśmy. A ogólnie dla nas, dla środowiska, żebyśmy żyli w czystym świecie, w czyściejszym niż dzisiaj. Żeby była czyściejsza woda, czyściejsze powietrze, żeby gleba była mniej zanieczyszczona, bo wtedy będziemy zdrowsi. A jak będziemy zdrowsi, to będziemy bardziej z życia zadowoleni. Ale też chyba o to człowiek musi zadbać, prawda? Oczywiście. Bardzo dużo jest po naszej stronie. A więc może nie wszystko, bo nie zawsze oczywiście z naturą jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale bardzo dużo od nas zależy. A więc bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani profesor Urszula Narkiewicz. Dziękuję pani profesor. Oczywiście zdrowia i powodzenia w tym projekcie i w kolejnych. Dziękuję za takie dobre życzenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ja nazywam się Sebastian Wach. Dziękuję za ten podcast. Do usłyszenia. Rzecz o innowacjach podcast. Rozmawiamy o przyszłości nauki i wynikach prac B+R. Zapraszamy na stronę rzeczo.pl. Przyszłość należy do nas. Wejdź z nami w świat podcastu i innowacji.
Zapraszamy!